Nienawistnikowi nie wystarcza, że zatruwa jadem siebie, musi jeszcze zatruć innych. Widocznie w takim stanie uczuć chce się czarnej mszy, zbiorowego spożywania jadu, churalnego śpiewu. Kto nienawidzi innych, nienawidzi też spokoju świata, szerzy pożar jak piroman. W uszach cały czas dźwięczy mi skądinąd idiotyczna reklama jednej sieci dyskontów. Marian, ten kurczak na promocję już gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Tu następuje groźny warkot potwora. Ta reklama to nieomal metafora obecnego stanu ducha większości Polaków i powinna brzmieć mniej więcej tak. Marian, te tłumy głupców do rzeźni już gotowe? No sama zobacz, jak się bestia rwo. I tu okrzyki entuzjazmu i podkład muzyczny. Na stos rzuciliśmy nasze życia, los na stos. Z podżegaczami wojennymi i durniami, którzy im wiwatują, jest podobnie jak z pijanymi i naćpanymi wariatami za kierownicą. Nie dość, że sami się zabiją, to jeszcze wyślą na tamten świat Boga Ducha winnych, niewinnych przychodniów na przystanku lub na przejściu dla pieszych, albo rodzinę jadącą na wakacje. Doskonale zdaję sobie sprawę, że żadne apele o opamiętanie nie trafią do samozwańczej klasy politycznej i rządzących, ponieważ to miszmasz głupców, karierowiczów, sprzedawczyków i w najlepszym wypadku infantylnych panienek lub egzaltowanych młodzieńców zarażonych religią fałszywego ekologizmu i rusofobii. Wszyscy oni zostali starannie wyselekcjonowani, otrzymali medialne i finansowe wsparcie, obdarzenie posadami dla siebie i rodziny, ewentualnie są trzymani na krótkie smyczy z powodu niezbyt czystych interesów lub brudnych sprawek z ich udziałem, o których wiedzą ich mocodawcy. Z tego powodu to grono wypełniać będzie najbardziej idiotyczne, idące wbrew interesom Polski rozkazy, dyrektywy i polecenia. Próby przekonania tych ludzi, wpłynięcia na ich decyzje, argumentacją, rozmową lub protestem są pozbawione wszelkich szans, ponieważ nie my jesteśmy podmiotem zdarzeń, ale ci, którzy tak naprawdę ich wykreowali i postawili na czele państwa. Wybory dziś w ich przypadku to zaledwie machinalne postawienie parafki na gotowym już dokumencie. Dlatego, jeżeli poza naszymi granicami zapadła lub zapadnie niebawem decyzja o wrzuceniu Polski do wojny, to ci ludzie wykonają ten rozkaz bez szemrania i jakichkolwiek skrupułów. Trawestując słowa Sienkiewicza z Potopu, nie błagajcie ich, to zdrajcy, bodajście skonali w rozpaczy, bodaj ród wasz wygasł, bodaj diabeł duszę z was wywlókł, zdrajcy, zdrajcy, po trzykroć zdrajcy. To, co mnie najbardziej smuci w naszej rzeczywistości, której grozę i zarazem beztroski porównać można jedynie z grozą i beztroską polskiego sierpnia 1939 roku, to fakt, że większość Polaków zachowuje się podobnie do pszczół w ulu otumanionych dymem, kompletnie nie rozumiejąc tego, co się dzieje wokół nich. Jednocześnie olbrzymia większość po prostu godzi się z twierdzeniem, że wojna z Rosją jest konieczna i nieunikniona, a rzekoma pomoc Ukrainie leży w żywotnim interesie tak samych Ukraińców, jak i Polaków. Nienawiść do Rosji i wynikająca z tego rusofobia są jak dym, okadzający ule, po to, aby można było dobrać się w nich do miodu, owocu pracy pszczelich rodzin. Chyba nie ma dziś na świecie zjawiska bardziej irracjonalnej nienawiści narodowej niż nasza nienawiść do Rosjan, która została wzbudzona wbrew wszelkim faktom historycznym i wbrew najżywotniejszym interesom gospodarczym i ekonomicznym wynikającym tak z naszego położenia geograficznego, jak i z kompatybilności gospodarek. Owa zgubna i nadal jednostronna nienawiść jest owocem dziesiątek, jeśli już nie ponad 100 lat. Zgubny, podszytej jadem i kłamstwem propagandy sączącej się tak z Zachodu, jak i z najbardziej wstecznych i zdradzieckich środowisk w Polsce. Jednak u jej podstaw zawsze leżała zgubna, tak naprawdę dla Polski, idea jagiellońska,
a później jej mutację w postaci doktryny Giedroycia. Zaangażowanie Polski w nieswoje, nieuniknione konflikty pomiędzy Wielkim Księstwem Litewskim i odradzającą się po okresie mongolskiej dominacji Rusią stało u podstaw tak słabości ustrojowej pierwszej RP, jak i nieomal wszystkich późniejszych nieszczęść Polaków. Może będzie kiedyś czas, aby ten temat rozwinąć, jednak dziś wspomniałem o nim dlatego, że w mojej ocenie to owa niepotrzebna wschodnia rywalizacja z Rosją, z której ta ostatnia ostatecznie wyszła zwycięsko, spowodowała pielęgnowanie z pieczołowitością polskiej kompleksy i nienawiść, która podsycana scenizmem wykorzysta każdą sposobność do szkodzenia i jeśli będzie okazja, do próby zniszczenia Rosji, nawet jeżeli po tej awanturze z naszego kraju pozostaną ruiny i zgliszcza. Jak głupio kiedyś napisał Mickiewicz, zemsta, zemsta, zemsta na wroga z Bogiem i choćby mimo Boga.